Witam Państwa na kolejnym filmie. Tym razem mamy pytanie, czy jest bomba atomowa, czy jej nie ma. I dzisiaj taki szerszy aspekt przeanalizujemy z moim kolegą. I tutaj chcę Państwa zachęcić do bardzo dobrego przeanalizowania wszystkich możliwych źródeł, które są w opisie i grafik, które będziemy omawiać. Państwo sobie wyrobią zdanie, ponieważ jest to temat bardzo kontrowersyjny, ale słuchajcie, no cóż, jak to się mówi, najciekawsze jest zawsze przed nami. No i siłą rzeczy trzeba się takim tematem zająć, z racji tego, że Państwo nawet się o to dopominacie. Ja znam temat od paru lat i specjalnie nie miałem tutaj zamiaru tego przedstawiać, ale jakby on się wynurzył, ten temat, no i trzeba się nim zająć. A więc zapraszam. Tak, teraz już przechodzimy do części graficznej. I teraz tak, no ten temat właśnie tej bomby atomowej. Czy jest bomba atomowa, czy jej nie ma? Dlaczego są wątpliwości? No i właśnie. I teraz tak, tutaj mam swojego rozmówcę, Pawła. No i teraz mamy szereg tutaj grafik. No chcę tutaj powiedzieć, że Państwu przedstawię linka, tam sobie przeczytacie po angielsku, jak będziecie chcieli. I to my wszystko tutaj zalinkujemy, żeby Państwo wiedzieli, na czym się to ten film opiera. Jeżeli chodzi o mnie, ja ten temat znałem już parę lat temu, ale no, słuchajcie, zawsze się ktoś czegoś dopomaga w tym YouTubie. Domaga. Już mi tyle ten pan napisał tych komentarzy, a co z bombą atomową, no to w końcu trzeba tutaj to powiedzieć. Mam tutaj kolegę też takiego, który jest bardzo dobrze zorientowany w temacie. Tutaj on nam trochę tutaj rozszerzy, bo ja tak, wiecie co, ja zawsze mówię w kwestiach takich technicznych, nie? I ja mam swoją, powiedzmy, argumentację, taką bardzo uproszczoną. Natomiast tu kolega tutaj sięgnie nam tutaj nawet do komisji trójstronnej. Cały sens, znaczy tutaj przejedziemy mocno przez ten cały temat. Taki bardziej, powiedzmy, rozszerzymy, to nie tylko kwestia jakaś tam techniczna, jest, nie wiem, jakieś tam zdjęcia tego, tutaj, tego, tam tłumaczenia i tak dalej. Zresztą Państwo zobaczycie po tych zdjęciach. I tutaj właśnie do Pana Pawła mam pytanie. Jaki był sens bomby atomowej? W ogóle sens? Po co to, załóżmy, wymyślono? O, no bo zrobiono z tego niezłą propagandę. Po co to zrobiono właśnie, tą bombę atomową? Jaki był sens? Sens był bardzo prosty. Tak rozbroić psychicznie, mentalnie świat po II wojnie światowej, żeby na długie dziesięciolecia ludzie zapamiętali, że kończąca się II wojna światowa, która była najstraszniejsza w dziejach, będzie miało piętno na całe pokolenie. Że ludzie będą pamiętać tą Hiroshimę jako narzędzie, które w ostateczności za każdym razem może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia Ziemi. I to było praktycznie początkiem natychmiastowego wyścigu zbrojeń i zimnej wojny, która trwała pomiędzy Stanami i Rosją w całkowicie zesfingowanym blefie. Ogromne pieniądze, które łożyły całe państwa na zbrojenia, ich ochronę, to są kwoty, które sięgały niesamowitych miliardów, za które cały czas i do dzisiaj płacą całe społeczeństwa na Ziemi. I co jest ciekawego, że żeby uwiarygodnić cały ten proces stworzenia tej bomby, wykorzystano przede wszystkim odkrycia Marii Skłodowskiej, czyli radu i polonu. Zorientowano się doskonale, że taka siła w tych materiałach istnieje i za wszelką cenę chciano doprowadzić właśnie do punktu krytycznego, do masy krytycznej, żeby wyzwolić tą niesamowitą energię. Ale okazało się, że zaczęły się problemy, więc żeby uwiarygodnić siebie, że robimy coś niezwykle ważnego, wymyślono projekt Manhattan. No i co to było? Co to był za projekt Manhattan? No więc, co to było? No, zwołano wszystkich najbardziej tęgich fizyków świata. Zamknięto ich Los Alamos. W Los Alamos, gdzie
Za zamkniętymi drzwiami wielkiej tajemnicy przed całym światem mieli montować tą niesamowitą broń atomową. Ale żeby nie popełnić błędu, trzeba było mieć najpierw przykłady, jak zachowają się miasta w wyniku stosowania środków konwencjonalnych, które będą przypominały efekt totalnego zniszczenia, totalnego zburzenia. I na początek wybrano właśnie Drezno w lutym 1945 roku, żeby przetestować bomby burząco-zapalające, jak wpływ tak wielkich środków konwencjonalnych, jakie on spowoduje zniszczenia na dużych budynkach, na mostach, ceglanych budynkach, betonowych, to jest bardzo ważne. Tak. Jak burze ogniowe będą wyglądały później. No okazało się, że te zniszczenia były oczywiście straszne. W ludności cywilnej tam stertami wywożono trupy. Bodajże w Dresdnie zginęło 800 tysięcy. Tak. To jest niewyobrażalna w ogóle rzecz. Zresztą po wojnie później to też była przez długi czas strefa zamknięta. Tak, po wojnie była. Żeby nikt tam się nie kręcił, nie badał tego terenu, żeby to później odbudowywać też w pewnej takiej tajemnicy. W kontroli. Pod kontrolą, tak, dokładnie. Więc później wybrano Tokio. Wybrano Tokio, żeby również w marcu 1945 roku testować następne bomby powietrzno-paliwowe z udziałem napalmu i jeszcze pewnie jakichś tam środków, o których my do końca też nie wiemy, bo do dzisiaj i poligon wietnamski i tak dalej, ale to już następnej czyli w Tokio części. Bomby paliwowo-powietrzne. Oczywiście. Ale już na tekturze, tak? A czyli to znaczy na drewno i papier. Tak, no już na zupełnie innej zabudowie, bo drewno i papier. Europejska zabudowa znacznie się różni już od japońskich, urbanistycznych miast japońskich, gdzie oczywiście wplecione są budynki ceglane, czyli takie banki, urzędy i tak dalej, ale reszta tak jak i do dzisiaj, jak pojedziemy do Japonii, to widzimy całe dzielnice, że one są zbudowane w starej tradycji. Z tektury. Tektury, bambusów i tak dalej. Znaczy, papierusów. Drewno, generalnie. Tak, takie wzmacniane. Celuloza, no i papier i tak dalej. Więc teraz, żeby dokonać tej pieczęci ostatecznej, postawiono właśnie na miasta bardzo oddalone, czyli właśnie na Hiroshimę i Nagasaki, które idealnie się do tego nadawały, ponieważ tam praktycznie można powiedzieć tak, nie znajdowały się ani żadne obiekty wojskowe poza administracyjnymi, reszta była tylko w bardzo gęstej zabudowie tekturowo-papierowej. Więc co się okazało, że te miasta, właśnie tutaj widzimy właśnie między innymi Hiroshimę, centrum bankowe i punkt zero, gdzie rzekoma bomba została zrzucona. I wszystko było bardzo pięknie, bo propaganda, która kręciła oczywiście cały zrzut, później to miasto zniszczone i tak dalej, pokazuje rzeczywiście całe połacie wypalonych obszarów. Dobrze, ale teraz musimy zobaczyć, jak to wyglądało przed. Tak, teraz pokażemy już z niższej perspektywy. Przed. Prawda? A więc tu widzimy całe takie... Zwarta zabudowa z tektury. Znaczy, ja to mówię tektura. Gęsta. Słuchajcie, ja to mówię, bo tutaj mamy też osoby towarzyszące, także tutaj to nie, nas dwóch tutaj nie jest, także spokojna, rozszachrana. Dyskusja tutaj jest mocniejsza. Co tutaj chcę zwrócić uwagę na tym zdjęciu? Że to jest zwarta zabudowa, ale właśnie z drewna i tektury. Tak, znaczy tam wystarczyło praktycznie rzucić coś zapalającego i mamy burzę ogniową o niewyobrażalnej skali. Tak. Także tam przy ówczesnych możliwościach gaśniczo-pomocniczych to praktycznie nie do opanowania. To można było spokojnie czekać, że to się wypali na popiół. Co tutaj zwrócimy uwagę? Pokaż te mosty. No tutaj mamy właśnie mosty, no. które również po wybuchu zachowały się w całości. Całkowicie. Zaraz to zobaczymy. Zobaczymy tutaj jechać z tymi grafikami. Czyli widzimy, to jest bardzo zwarte. To jest właśnie wszystko zdjęcia 1945 roku. To jest jeszcze wszystko sprzed. Tak. Tutaj jest dalszy taki plan. Już
Po zniszczeniach. Po zniszczeniu, czyli właśnie to Rio Dori, gdzie pokazywaliśmy epicentrum z zachowanymi budynkami. I zobaczcie Państwo, mosty na górze tak samo są dwa mosty. Tak, tutaj, trzy. Tutaj to raz, wszystko sobie. W środku jest, dwa, tak. Teraz w lewo. Tu są, tu jest tu jeszcze most jeden. I tu jest most. One, one żyją. Wszystko stoi, a więc... I to, gdyby... Tak, proszę Cię bardzo. Wiecie, tutaj popatrzę, tu jeden z tych na dole mostów, z tego co widzę, on ma konstrukcję tutaj stalową. To jest kratownica, z tego co widzę. To jest kratownica, więc musiała, jeżeli byłaby jakaś fala uderzeniowa, to ta kratownica byłaby raz, że stopiona i zmieciona. No jak propaganda podaje, w epicentrum było co najmniej 1 000 000 stopni, więc praktycznie a budynki nic nie powinno zostać. Tak, 1 000 000 stopni, nie? A co tu mamy jeszcze? Ten, no i te budynki, nie? To pokaż parę budynków, bo może tu Państwo tak... No tutaj właśnie ten kompleks właśnie te Rio Dori, które za chwilę pokażemy z innej perspektywy, że to wszystko sobie jest. I na następnych zdjęciach będzie to właśnie bardzo dobrze widać. O, tutaj widzimy całe budynki. Stoją, z bliska. Jest mosty. To jest właśnie ten most w tej dalszej części. Praktycznie wszystko jest nietknięte. Budynki, budynki. Ale, a to co było drewniane, to... To co jest drewniane jest zrównane z ziemią, wypalone na popiół praktycznie, prawda? Czyli no. Efekt propagandowo-wizualny jest niesamowity. Rzeczywiście jak ktoś nie dokona takiej głębszej analizy tego zdjęcia, no to na pierwszy rzut oka powie, no kurczę, stała się tam rzecz niewyobrażalna. Oczywiście ona się stała, tylko że nie stała się tymi środkami, które zostały ludziom przedstawione, prawda? I stąd właśnie to są te wszystkie wątpliwości co do istnienia bomby atomowej. No bo mamy przecież reaktory. Coś byś powiedział o reaktorach? No wiemy, że funkcjonują. Nie, no oczywiście, więc to odkrycie radu i polonu w bardzo szybkim czasie okazało się, że można tą energię wykorzystać do produkcji energii elektrycznej, do ładowania łodzi podwodnych i innych urządzeń na tej kanwie, ale mechanizm działania elektrowni atomowej nie polega na tym, że jest wyzwolona masa krytyczna, która to jest zupełnie inna struktura. Zresztą to myślę, że kiedyś przy okazji opowiemy, jak fizycznie jest zbudowana elektrownia atomowa. To zupełnie nie ma nic wspólnego z tą opowieścią rozszczepienia, którą tutaj zastosowano. Natomiast, żeby osiągnąć efekt popromienny, oczywiście w czasie tego nalotu, użyto zubożonego uranu, żeby wywołać na ludziach w tak zwanej brudnej bombie efektu choroby popromiennej, żeby uwiarygodnić to, że to rozszczepienie było, które później wywołało straszliwe cierpienia ludzi, nie dość, że gigantyczne poparzenia, to później jeszcze cały dramat choroby popromiennej, właśnie tak zwanej bomby brudnej, której najbardziej dzisiaj się również boi Zachód, bo taką bombę rzucić to nie jest dzisiaj takim wielkim problemem, prawda? Proszę Cię bardzo. No, ja tutaj już przy okazji chcę powiedzieć o tej brudnej bombie. To hitlerowcy też wiedzieli, że nie będą mieli bomby atomowej. To jest, to kiedyś w jeszcze dawnych czasach były filmy dokumentalne. Też to widziałem, że Niemcy wiedzieli, że nie będzie. Fizycy Niemcy powiedzieli, że nie będzie, nie ma czegoś takiego jak bomba atomowa. I oni chcieli właśnie brudną bombę przenieść nad Nowy Jork. Wymieszaną te właśnie te wszystkie radioaktywny piasek rozpylić nad Nowym Jorkiem. I tylko mieli problem tego nosiciela, który by to zrzucił i wrócił. No i to oni niby mieli tego, jak on się nazywał, tego Junkersa 395, ale widocznie chyba to już był taki okres czasu, że ten Junkers powiedzmy już z Bordeaux nie mógł startować, tylko już musiał z głębi Niemiec. Już były problemy, żeby przelecieć to tak bezproblemowo. Atlantykiem, żeby tak, żeby już bezproblemowo to przelecić, byłby tam tego. To był ten problem. Dlatego próbowali z samolotami rakietowymi, żeby on poleciał. Ale idea brudnej bomby to Niemcy też mieli. Ideę brudnej bomby. Czyli to jest, czyli wymieszany radioaktywny piasek. O, to tak dokładnie. I tutaj w tym wariancie. W wielkim rozpyleniu właśnie bomby paliwowo-powietrznej, ile to można. To się rzucić na ogromnym obszarze. Tak, i dlatego właśnie tyle ofiar, raz że od płomieni i od tego, nie? Zresztą później kontynuacja, tak jeszcze wtrącę, tylko to później jest właśnie w Wietnamie, kiedy już bez pardonu użyto napalmu. Zresztą wiemy, jakie były tego konsekwencje. Bomby spalibowo powietrze na porządku dziennym. Tak. Nawet zrobiono takie 3 bomby, z czego chyba jedną wrzucili na Wietnam, koło jednego sztabu tych południowych Wietnamczyków, tych partyzantów. I to była taka bomba, coś a la cysterna,
taka tira, cisterna, która się wysuwała z samolotu i na spadochronie spadała, pojemniki się rozbijały, zakrywało ogromny przestrzeń, później był zapłon, 3 minuty się ludzie dusili i w ten sposób zgładzono kilkuset żołnierzy jedną taką bombą w dżungli, bo to był gdzieś tam sztab, z kilkuset żołnierzy uduszono. Nie tyle, co spalono. Uduszono. Tak, ogromne podciśnienia, które zabierały cały tlen. To już był Wietnam, czyli już to mamy lata 60., 70., nie? Tak. A to mamy 45. rok. No i stąd widzimy, jakie późniejsze, są... Późniejsze historie. A teraz mamy znów to samo, tylko inne ujęcie. No jeszcze lepiej widać właśnie, że widzimy, że te mosty całkiem żyją, sobie się trzymają. Budynki stoją. To jest całe, co. Tak, bo to jest bliższe zdjęcie, takie bliższe niż tamto poprzednie, nie? Tak. No, a więc tutaj fala uderzeniowa, nie było fali uderzeniowej, ale była kula ognia. Potężna kula ognia, która ona szła do góry i na skutek różnicy temperatur te bombowce nadlatujące, jak ta kula ognia, burza ogniowa była, to one na 7-8 km skakały jak ping-pong szklance. Musiałem bardzo uważać, żeby właśnie nie zostały zdmuchnięte. One na 7-8 km to było na wysokościach. Na tych wysokościach ogromnych. I one wreszcie tam, one po prostu podskakiwały i to piloci, to jest nawet w Wikipedii, ja to czytałem. To właśnie zawsze mnie to zdziwiło, no, że... No i teraz tak, tu mieliśmy tak budynki, teraz musimy to zobaczyć z bliska. No jest tutaj już całkowity przykład ogromnego gmachu, który praktycznie zobaczycie Państwo, że nawet okna, żaluzje, na które no, wydawać by się mogło, no musiały być spopielone, to praktycznie budynek w 100% zachowany w epicentrum. To jest zdjęcie 46. To już jest tak, to już jest po posprzątaniu częściowym tego obszaru, także tutaj już udrożniamy. Częściowo coś tam dalej, coś tam odbudowywali, tak. Bo to już rok minął, tak więc coś tam odbudowali na tych gruzach. Nie? No, ale teraz widzimy tutaj po lewej stronie, tutaj jest taka murowana rampa jakaś tutaj. Tak, zupełnie takie. A ten budynek jak był, tak jest tam, nic mu nie będzie tam. No szyba wyleciała, nie zdążyli wsadzić. Tutaj gdzieś okno wyleciało. Żaden problem. Tak jest. Tu drzwi wyleciały. Nie ma nic, taki otwór tylko siedzi, nie? Tu zobacz tam, pokaż na ten ciemny. No tutaj mamy tu jakieś tam sobie. To jeszcze tam, o tu. Masz. Tutaj w ogóle nic nie ma, nie? No to tam się wypaliło, wywalili i do widzenia, nie? Ale wiecie co? Najważniejsze, takie najciekawsze, to ja to lubię to zdjęcie. Tak, no tutaj ja to prawie lubię zdjęcie. Cała ulica zachowana i to jest właśnie to. Ale Teodori. Słuchajcie, widzicie co było na innej. Ja to zawsze zwróciłem na to uwagę. Aż tylko ktoś, jeżeli parę lat temu mi pokazano to zdjęcie, dla mnie widok tego dziecka i tej matki na terenie skażonym. Tak. W 46 roku. Skażonym, gdzie tam nie według propagandy tutaj, prawda, tu dziecko klęczy tutaj, a tam pijaszki siedzą na tym. Chłopaki normalnie. Siedzą sobie na murku. To było dla mnie to był argument. Dla mnie to był po prostu już. To było skażenie, oczywiście, że było skażenie, ale nie miało ono takiego przebiegu i takiego stężenia, jak jest podane. No bo to życie tam wróciło w miarę szybko. No odbudowa później, że oczywiście w zupełnie innej strukturze zabudowy, już bardziej trwałej, ale efekt propagandowy idealny, który trwa do dzisiaj praktycznie, kleszcze strachu trwają ponad 70 tak. lat i spełniło się to. Niesamowicie ta siła do dzisiaj elektryzuje ludzi, że praktycznie każdy konflikt może się zakończyć końcem świata i o to właśnie chodziło. No, właśnie to i, natomiast dla mnie to zawsze był argument taki, że sobie nie wyobrażałem, żeby można było bombą atomową, powiedzmy, tak sobie operować, bo to zawsze w każdej chwili można było wszystkich zgładzić, nie? Jakiś tam ktoś, komu strzeli coś do głowy, on sobie odpali, nie? Taką rakietę. Wiesz, taką rakietę można przecież, co? Jakaś tam grupa, ekipa wchodzi, blokuje jeden silos, przeprogramowuje i odpala. Tak, i mam na przykład 200-300 km, bo dzisiaj przy tak zwanych głowicach gigatonowych to już są jeden zrzut, no to tam powiedzmy promień 200-300 km, nie ma żadnego ducha, prawda? No. Więc praktycznie można byłoby życie na tej ziemi zakończyć. Ale setki razy, prawda? Za to był bardzo tutaj efekt propagandowy, bo tak, były dwa systemy, ten kapitalistyczny i socjalistyczny. I to napędzało, jak już mówiłeś, te
gigantyczny wyścig z broni, praktycznie ekonomia była zarżnięta jak świnia. Tam się, ja swojego czasu, jak byłem w Związku Radzieckim, to mi mówili, że w cenie Wołgi, a ona kosztowała 15 tysięcy rubli z groszami, 15600 dokładnie, bo to pamiętam, bo że nas Rosjanie mi powiedzieli, tacy tam oficerowie, którzy mieszkali obok, że w cenie tej Wołgi jest cena takiego czteroosiowego wozu opancerzonego piechoty. To jest taki charakterystyczny wóz pancerny Armii Radzieckiej, stary, dawnych czasów. Czteroosiowy taki. I właśnie on kosztował 12 tysięcy, koszt produkcji. 12 tysięcy, to czyli jak ktoś kupował Wołgę, to w cenie Wołgi właśnie ta Wołga była bardzo droga na te czasy, słuchajcie, 15 tysięcy. To było, to była kupa pieniędzy. Tam gdzieś Żyguli, te takie, ta Łada, to gdzieś w granicach chyba 9-10 kosztowała. Ale ta Wołga to właśnie to. I powiedzieli, że jak się produkuje Wołgę, to ta cena jest dlatego, bo tam jest 12 tysięcy rubli kosztuje produkcja tego wozu pancernego, to tych rubli, nie? A jeżeli chodzi o tą ekonomikę na przykład, to w czasie II wojny światowej koszt T-34 to było 165 tysięcy rubli, tamtych rubli. To też była kosmiczna kwota. I starali się to zbić do 140, a dopiero pod koniec wojny, nie? Nie szło po prostu tych kosztów zbić po prostu, nie? Ale to była siła napędowa. Dwa systemy funkcjonowały. Były łodzie podwodne, rakiety balistyczne, ogromne armie, przygotowanie do wojny ABC. To była straszna logistyka. I dwa systemy. I teraz co było najciekawsze? Armia obu państw, ta wojna zimna, czy też, no, szczyt zimnej wojny to był 62 rok. No to Kaświn. No, 61, 62, no tak. Tak. To był szczyt. Natomiast po tym okresie to po prostu ta zimna wojna, ona cementowała armię. I to jeszcze za czasów komuny zawsze mówiono, że ona cementuje armię. I dzięki temu systemy mogły funkcjonować i spełniać swoją rolę. Amerykańskiej i radzieckiej. I to, także to była sprawa jakby, no, ta bomba atomowa to jakby paliwo. Paliwo dla funkcjonowania systemu. O, to tak. Nie? To mamy to zdjęcie. No i tu mamy te drzewa. To jest zaraz po wybuchu. Drzewa jeszcze są przypalone. Czyli las spalonych kikutów, czyli burza ogniowa i całkowicie przy tym zachowane budynki trwałe, czyli ceglano-stalowe, nic im się praktycznie nie stało. Nie widać żadnych ani wygięć, ani przepaleń jakichś praktycznie się tutaj nie dzieje. Także efekt propagandowy. Tak, bo to w pełni osiągnięty. W pełni osiągnięty, mało tego i to na wiele, wiele, wiele lat. Dzisiaj się nic nie mówi o bombie atomowej, jakoś tak dziwnie, tak cisza taka jest. Nie? Wspomnienie sierpniowe zawsze. Tak. I to wszystko. Tak, także teraz już wszystko idzie w zapomnienie. A to jest narzędzie sprawców. Tak. To ten bombowiec... B-29. Tak, on się nadawał nie do jakiejś tam jednej bombki i tak dalej, tylko miał bardzo dużo... To na żywo trzeba było to przenieść. To na żywo trzeba, czyli te zbiorniki z tym napalmem, to one potrzebowały mieć dużego kadłuba. Tak. I to był właśnie taki rekordzista w tym zakresie, bo był jeszcze B-17, ale go męczyli w Europie. A tutaj to było około 400 takich samolotów, jedną taką watachą leciały i to właśnie te 400 samolotów w czasie tych nalotów, Hiroshima tam gdzieś któregoś, to była tak różnica jednej doby, że one po prostu doleciały, zrzuciły, dywanówkę zrobiły, wrócili, przeładowali, czyli załadowali i następnego odpoczęli trochę, bo tych tam one startowały właśnie z tych wysp Pacyfiku zajętych. Jak załadowali, znowu polecieli. I to było to. I znów w jednym momencie na jeden sygnał otworzyli luki i spuścili te bomby. Tak. I co jest ciekawego, że później właśnie po dokonaniu tego zrzutu bardzo szybko po wojnie formuje się komisja trójstronna, tak zwana, która cementuje wielką tajemnicę Azji, Rosji i Stanów, która do dzisiaj trwa w wielkim uścisku elit
i praktycznie nic nie wychodzi z tej tajemnicy. Oprócz ludzi, którzy próbują spojrzeć na to inaczej, bo praktycznie na ten temat jest wiele artykułów, ale to trzeba troszeczkę po prostu okiem krytycznym spojrzeć na to wszystko. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że ktoś może się zapytać, no co do katastrof na przykład elektrowni cywilnych, jak na przykład Czernobyl czy Fukushima. No musimy pamiętać, że tam nie doszło do masy krytycznej. Znowu nie doszło. Natomiast mieliśmy skażenie środowiska zarówno w Czernobylu, jak i w Fukushimie. Czernobylskie okrutne, które praktycznie wycięło część tego pasa zamieszkałego wokół Czernobyla. Do dzisiaj tam jest strefa zero, tam nikt nie może przebywać. A więc skażenie właśnie taką brudną bombą, która w wyniku przegrzania rdzenia doprowadziła do eksplozji, ale nie było fali uderzeniowej, nie było fali ogniowej, a więc zupełnie inna strefa. To właśnie odnośnie tego Czernobyla, bo ja przerobiłem Czernobyl, bo ja wtedy byłem w Moskwie. No to jak później analizowałem to wszystko, to było rzeczywiście, według tego, co zawsze się mówiono, te pręty miały się wszczelić, żeby zatrzymać reakcję. Ale one zostały zatrzymane na pewnym momencie i detonował reaktor z racji tego, że para wodna miała takie potworne ciśnienie i wywaliło te... Zrobił szybkowar się, bez bezpiecznika. Bezpiecznik został zaklepany. I po prostu eksplodował szybkowar zablokowany, nie? No i w ten sposób to skażenie właśnie z tych prętów, z tego wszystkiego, to się rozniosło i skaziło tereny. To było nie to, że wybuchło coś, bo normalnie przy tym, co oni tutaj oficjalnie przynajmniej by powiedzieli, jeżeli chodzi o Czernobyl, to powinno już, powinien być grzybek. Fala uderzeniowa i to w ogóle tam cyrk na kółkach. Już powinien być grzybek, a to grzybka nie było. Mimo, że pręty zostały niedohamowane, może tak, niewygaszone. W ten sposób. Także widzimy, jak tutaj wygląda i to by było na tyle. W opisie będzie link, Państwo sobie po angielsku poczytacie, kto tam wie, ale zdjęcia są stamtąd, a więc nie tego, bez problemu. To dziękujemy. Dziękuję bardzo.